Dzień dobry moje kochane skarby, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z filmikiem pod lupą o marce kosmetycznej polskiej Taupa. Więc jeżeli Wam się ten filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza, na każdy komentarz odpowiadam, nawet komentarz w formie serduszka, bardzo, bardzo mnie ucieszy. Także zaczynamy, nie przedłużając. Marka Taupa jest to polska firma kosmetyczna, która specjalizuje się w produkcji kosmetyków do ciała, do twarzy, jak i również do włosów. Mamy tam również kilka kosmetyków kolorowych, ale tam nie z kategorii cieni do powiek i tak dalej, tylko na przykład kremy BB. Marka specjalizuje się naprawdę w wypuszczaniu bardzo dużej ilości nowości kosmetycznych i jak najbardziej brawo za innowacyjność i kreatywność. Kiedyś w dobie około 2019 roku nic bym z Taupy Wam nie mógł polecić. No niestety nic, w zupełności nic, ponieważ kosmetyki Taupy zawierały każdy z kolei czyste aluminium, czyli aluminium hydroxide, jak i również mikroplastiki, czyli akrylodimetyltauramidę crosspolimer, akryl akrylates crosspolimer, copolimer, sodium poliakrylate, poliakrylate crosspolimer 6, poliakrylate crosspolimer 5. No wiele tych odmian mikroplastiku było zawartych w kosmetykach marki Taupa. Jak jest dzisiaj, jak jest w 2023 roku? No zdecydowanie jest lepiej. Marka poszła do przodu. Owszem, dalej w portfolio marki Taupa znajdziecie kosmetyki, które zawierają aluminium, i znajdziecie tam kosmetyki, które mają mikroplastik. Ale to wszystko będziecie mieli wymienione w opisie po prostu na dole, żebyście mogli sobie zrobić screena i zobaczyć, na przykład kupując dany kosmetyk Taupy, czy ten kosmetyk tego składnika nie zawiera. Jeżeli go nie zawiera, to jest jak najbardziej w porządku. I jest to wtedy warty uwagi kosmetyk. Marka Taupa ma naprawdę teraz zdecydowanie poprawione składy. Teraz te nowości kosmetyczne de facto, które wychodzą, takie są pół na pół, czyli no aluminium, mikroplastik i cud, bajka, rewelka. Także tak naprawdę no jest progres, ponieważ w 2019 roku nie mógłbym Wam w zupełności nic polecić z marki Taupa, a dzisiaj mogę to zrobić. Także Taupa teraz wypuściła fajne nowe filtry przeciwsłoneczne. Będziecie mieli obszerną recenzję tych filtrów na kanale, w drugiej części filmu na kanale, który się pojawi o filtrach przeciwsłonecznych. Fajna seria, oczywiście Authentic, która dba o mikrobiom skórny. Tam też musicie uważać na zawartość właśnie mikroplastiku, ale nie we wszystkich kosmetykach, generalnie rzecz biorąc, on występuje. Także, no, co ja mogę Wam powiedzieć tak naprawdę, no, że Taupa poszła do przodu i naprawdę ma teraz kosmetyki. Większość kosmetyków marki Taupa jest wartych uwagi, wartych zainteresowania i wartych swojej ceny. W 2019 roku, jak dobrze pamiętam, to było pod koniec roku 2019 roku, nagrywałem dla Was filmik o marce kosmetycznej Taupa. No i niestety, opinia była bardzo, ale to bardzo, bardzo negatywna. Dzisiaj się to zmieniło. W 2021 roku jeszcze Wam nagrywałem przegląd kosmetyczny nowości z Taupy i już tam był zaowocowany początek tych zmian na lepsze. I już tam było wiele kosmetyków wartych uwagi, ale dzisiaj, w dniu dzisiejszym, na stan dzisiejszy, stan faktyczny dzisiejszy jest taki, że naprawdę więcej kosmetyków Taupy ma teraz rewelacyjne składy niż kiedyś. I dlatego będziecie mieli w opisie na dole wymienione składniki, których zdecydowanie należy unikać, które jeszcze występują w niektórych kosmetykach Taupy, a są to mikroplastiki i oczywiście aluminium. Także muszę też tutaj na plus zrobić bardzo ważną kwestię, ponieważ na przykład Taupa nie robi takiego nachalnego PR-u jak Basic Lab. We filmie o Basic Lab Wam tłumaczyłem, jak działa ten nachalny marketing i naprawdę no, lawina tych kosmetyków Basic Laba była w social mediach. Taupa tego nie robi. Taupa na przykład właśnie robi wielką premierę nowości i ona nie robi nachalnego PR-u i nachalnego marketingu, za co naprawdę to powinno się chwalić zdecydowanie, ponieważ ja stoję na stanowisku, że dobry kosmetyk obroni się sam, nie trzeba go nagminnie reklamować, a jeżeli jest dla mnie kosmetyk nagminnie, podkreślam, nagminnie reklamowany, to jest dla mnie po prostu znak, żeby od takiego kosmetyku uciekać z daleka. Ponieważ no coś jest na rzeczy zdecydowanie i wtedy zapala mi się takie czerwone światełko, żeby po prostu unikać takich kosmetyków, bo nachalny PR robi swoje.
ale w przypadku tołpy tego nachalnego PR-u nie ma. Także jak najbardziej jest to też kolejna cecha na plus. Następną kwestią jest to, że tołpa nie testuje swoich kosmetyków na zwierzętach, więc to też jedno wielkie brawo i szacunek, ponieważ marka szanuje zwierzęta i nie można tutaj zarzucić tołpie czegokolwiek złego. Jedyny minus i mankament, jaki mam do tołpy, to właśnie, że w kilku kosmetykach jeszcze występuje ten aluminium i mikroplastiki. Jeżeli całkowicie z tych kosmetyków, które zawierają mikroplastiki i aluminium, to zniknie ze składu, to możemy powiedzieć wtedy śmiało, że tołpa będzie miała wszystko idealne składowo. Wszystko, w zupełności wszystko. Ponieważ głównym minusem na chwilę obecną marki tołpa jest jeszcze właśnie to, że w kilku kosmetykach jest ten mikroplastik i aluminium. Ale tak naprawdę już na stan dzisiejszy, poza tym mankamentem, nie mogę się do niczego doczepić. Także, no widzicie, marka tak naprawdę dostanie ode mnie zielone światło, ponieważ no, te kosmetyki, które z tołpy mają złe składy, jest bardzo łatwo znaleźć. Między innymi zrobicie sobie screena na przykład składników, które Wam wymienię w opisie na dole. Idąc do drogerii, patrzycie, aha, on zawiera mikroplastik, aha, on zawiera aluminium, dziękuję, do widzenia, to nie. Aha, on nie zawiera mikroplastiku, aha, on nie zawiera aluminium, cud, bajeczka, rewelacja, biorę go do koszyka. Także jak najbardziej marka tołpa jest marką wartą uwagi, ma fajną teraz serię do twarzy keratolityczną, tam też składy są pół na pół, ale jak najbardziej też ma fajne, efektywne kosmetyki, które przede wszystkim w dobie inflacji nie są drogie, nie kosztują 100, 200, 300 zł, kosmetyki tołpy maksymalnie do 5 dyszek można kupić i jak najbardziej każdy z nas może sobie w dobie dzisiejszej nawet inflacji pozwolić na kosmetyki marki tołpa, tak? Ponieważ to nie są kosmetyki, które kosztują krocie. I w kosmetykach tołpy z dobrym składem naprawdę mamy 100% bardzo dobrą jakość kosmetyków. Także kto się chwali, ponieważ firma, która nie zrobi progresu, firma, która nie wprowadzi zmian, firma, która się nie zmienia, nie udoskonala, to jest firma, która ma złe perspektywy, która nie umie brać uwag konsumentów do siebie, nie nadąża z trendami, że na przykład kosmetyki bez mikroplastiku też są skuteczne i świetne. Marka tołpa to wzięła sobie do serca i jak najbardziej podąża właśnie za obecnymi trendami i coraz to nowsze kosmetyki, które wypuszcza na rynek, można to powiedzieć otwarcie, są czyste składowo. Także no brawo, brawo, brawo. W 2019 roku, powiem Wam tak szczerze, że jeszcze jak nagrywałem dość, no można powiedzieć, że ten mój film tak teraz ze wstydem po takim 4-letnim odpoczynku od tego filmu, no ten film mój był dość agresywny w przekazie, no zdecydowanie, tak? Ale no ja wtedy stałem na stanowisku, że właśnie takim agresywnym przekazem dojdę do odbiorców, którzy zdecydowanie zrezygnują z tych kosmetyków. No ale człowiek dorasta, dojrzewa i rozumie pewne rzeczy i agresywny ton przekazu też nie wzbudza sympatii na przykład do danego youtubera, więc nie ma sensu tutaj krzyczeć na kosmetyk, który tak nie umie gadać i tak dalej. Więc, bo to jest rzecz, a nie istota żywa. Także tutaj emocje są po prostu nadzwyczajnie w świecie zbędne, ale naprawdę tołpa poszła do przodu. Tołpa poszła do przodu i ja dzisiaj daję tej marce zielone światełko, tylko unikajcie tych składników z opisu, które występują w niektórych kosmetykach marki tołpa. Także jeżeli Wam się film Moje Kochane Skarby podobał, proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Do następnego, buziaczek, hej!